Żeby wykonać pierwszą pętelkę, którą rozpoczniemy nabieranie oczek metodą z ogonkiem, najpierw musimy ocenić, jak długi ogonek będzie nam potrzebny. Do tego celu wykonujemy tyle okrążeń wokół naszego drutu, ile chcemy nabrać oczek. 6, 7, 8, 9, 10. Powiedzmy, że chcemy jeszcze 10. Mamy 20 okrążeń. W tym miejscu łapiemy włóczkę. Ściągamy wszystko z drutów. To będzie nasz ogonek. W tym miejscu zrobimy sobie pierwszą pętelkę. Wykonuje się ją w następujący sposób. Zostawiamy włóczkę prowadzącą do kłębka z tyłu. Ogonek mamy z przodu. Wkładamy dwa palce w tą pętelkę, przekręcamy, łapiemy tymi dwoma palcami włóczkę, która prowadzi do kłębka. Zrzucamy włóczkę z lewej dłoni i zaciągamy. Teraz sprawdzamy, czy wszystko dobrze zostało zrobione. Pociągamy włóczkę, która prowadzi do kłębka. Jeśli nasza pętelka się zacieśniła, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Tak wykonuje się pierwszą pętelkę. Do zobaczenia.